Został dodany ostatnio Honey Track nowy marki Honeygen. Jest tutaj. Sprawdźmy go sobie. Miotanim jak szatan. To jest najnowszy driftobus dodany do gry, typowo do driftu. Jest to driftobus Ken Blocka. Najnowszy Honey Track. Tak sobie wygląda. Ja nie wiem, na co. Czy mamy tu napęd na tył, czy na. Chyba nie, na cztery koła mamy tutaj napęd. Nawet nie widziałem żadnego filmu z tym Honey Trackiem. Warto by było chyba sobie sprawdzić. Sprawdzimy sobie. Dobra, tu będą gadać, jak go zbudowali. Tutaj tratatata, coś tam ten. Świetnie. What the fuck? To chyba nie to. Ale wiecie co? Trochę mnie ten film zainspirował do czego. W grze chyba są te nowe tylko alfy. Ej, what the heck? To ciężarówką driftuje. Chyba nie ma. Jak się tym driftuje? No właśnie, czy to jest do driftu? Chyba jest. Właśnie nie wiem teraz. Jak jadę, tak super aż nie driftuje. Na pewno mamy tutaj napęd na cztery koła. Nie no, to jest Honeygen, to musi driftować, no. Ale, kurczę, dosyć dobrze zbiera się to auto. Nie powiedziałbym, że jest na drift, naprawdę. Znaczy no, z wyglądu oczywiście tak, tylko prowadzenie, tak jak porównywałem sobie Honeycorna kontra to, to Honeycorn jest dużo bardziej driftujący, a ten jest taki przyczepny jest. Fajna taczka. Ej, ale driftować? Ja nie wiem. Jakie macie doświadczenia z tym samochodem? Ktoś już was ma w tej grze? Tego Honeycorna? Bo jak dla mnie to taka lipa trochę. Honeycorn ma więcej mocy. No w sumie tak. To tutaj dużo daje z tym napędem na cztery koła, nie? Coś tam driftuje, ale no naprawdę nie jestem zadowolony z tego driftowania tym samochodem. Chyba, że musimy je trochę podkręcić. Może nam właśnie twórcy tego auta dali taką opcję, żebyśmy sobie jeszcze nim trochę... Tak, ja myślę, że tak trzeba zrobić. Cyk! No i teraz to będzie latać. Co prawda zwiększyła nam się waga nieco. Zobaczymy o ile. A czekaj. Wróćmy tu jeszcze. O! Cyk! I... O, jeszcze odciążyć możemy gnoja. No to teraz to tak. I teraz zobaczymy, co tam będzie ważył. No i tak. No to dobra, teraz myślę, że będzie driftować. Mamy 1300 koni mechanicznych i zmniejszyliśmy nieco wagę. Także na pewno ten samochód teraz nie będzie jakiś tam bardzo wolny. Teraz można latać, no dokładnie. To jest czajnik, mówicie? Nie no, chyba nie. Nie no, czajnik to na pewno nie jest. Ale brzmi fajnie. Zobaczcie, jak tam wszystko się rusza, jak dodaje gazu, nie? Ten silnik z przodu, te dwa wystające ślimaki. Jak dodaje gazu, to one przestają tak mocno drgać, nie? Tylko zwiększają się po prostu obroty. Świetnie to wygląda. Zobaczcie, widzicie? Super, nie? Dobra, to jest czajnik jednak. Na dwójce zwłaszcza. Dobrze. Chodźmy coś podliftować. No i teraz to lata. Teraz to tak. Teraz to człowieku. Znaczy oczywiście trochę inaczej niż Honeycornem. Ale to już myślę, że kwestia przyzwyczajenia, bo... Śmieszny jest. Śmieszny jest do prowadzenia, o to mi chodzi. Do wyglądu, z wyglądu też taki dziwny, nie?
A ciekawe, bo tutaj mamy taką strefę driftową bardzo ciasną i o ile takie długie drifty to jakoś nim idą, tak takie drifty ciasne, no nie wiem właśnie. Takie szybkie drifty idą bardzo ładnie. Au! Tutaj mamy tą strefę driftową, ale pojedziemy ją sobie z drugiej strony. A z tej. Nie no, idzie jakoś, tam idzie. Nie jest tak łatwo jak unicornem. Unicornem to sam on driftował. Tylko gaz wciskasz i skręcasz lekko. Jak widzieliście zresztą na Goliacie, jak jechałem unicornem, nie? A tutaj jest trochę ciężej. Chyba, że można by było jeszcze jakoś tuning poprawić, ten driftowy. Ja tego zobaczyłem. Zobaczcie, jakie krótkie biegi tu mamy. Ale to bardzo dobrze, bo... No dobrze się driftuje tym autem. Tylko tak inaczej niż unicornem. Spróbuję sobie zrobić taki mój... moje takie ustawienie driftowe. Nie, no tutaj widzę, że jest... tak jak ja zawsze to robię. Poza hamulcem może. Tu możemy nawet ten docisk sobie zwiększyć. To wywalmy ten docisk. No i dobra. Okej. Zobacz jego skillsy. Możemy sprawdzić. Myślicie, że ma coś ciekawego? Nie, no chyba nie ma. Żadnego jakiegoś tam ukrytego samochodu. Tylko po prostu więcej punktów do ten. Żebyśmy mogli sobie zdobywać i tyle, nie? Dobra, mamy strefę driftową, sprawdźmy. Oj, teraz fajnie. Teraz to panie. Bardzo fajnie teraz śmiga. Znaczy tak, rzeczywiście masz wrażenie, jakby ten przód był sporo cięższy od tyłu, no bo na to nawet wygląda, jak patrzymy na ten samochód, nie? I to w tej grze zostało świetnie odwzorowane, bo... No wydaje się być samochód taki... No dziwny w tym prowadzeniu, musielibyście sami to wyczuć, bo ja nawet nie jestem w stanie tego określić. Jakie jest uczucie z tego, ale śmiesznie jest. Jako do driftu jest taki dziwny. Czuję się trochę jakbym driftował w Undergroundzie odrobinkę. Tylko, że tam driftowanie z samochodem na pewno na 4 koła to też była dziwna sprawa. Ale tak, da się nim latać. Da się nim, no dobrze, no to tutaj takie w miarę techniczne. Czy ja tu w ogóle osiągnąłem jakąś punktację? Nie, no tam miałem chyba 50 tysięcy, także nie jest źle. Dobrze, jedźmy sobie teraz tu. Tutaj mamy takie ładne zakrętki. O! No i teraz to tak, można poszaleć. Nie, jest naprawdę po zwiększeniu mocy i troszeczkę tam dostosowaniu tych ustawień driftowych jest dużo fajniej. No dobrze się ślizga, chociaż szczerze to bardziej wolałem unicorna do driftu. Tak jakoś się był bardziej intuicyjny dla mnie. Nie był taki łatwy jak te samochody z Formula Drift. Z tego takiego, ja nie wiem czy to jest DLC, bo skoro wszyscy to dostali, to po prostu pakietu samochodów. I cyk.
Zrób go na offroad. Mówicie na offroad go zrobić? Nie, on mi się strasznie podoba do driftu. To jest taki typowy samochód driftowy, no. No ale właśnie ja trochę tak słynę z tego, że robię niestandardowe samochody na niestandardowe tuningi. I ten Honeycorn, boże, ten Honeytruck byłby dobry chyba na offroad, co? I potem Tour de Podlasie nim pojechać. Dawaj nim drag. No właśnie tak sprawdzaliśmy, że chyba na drag nie byłby jakiś tam kozak. Który on jest w klasie? O nie, czekaj, bo może nie będzie taki zły. Spróbujmy go na drag zrobić, rzeczywiście. Może będzie ciekawy. Bo on ma napęd w standardzie na 4 koła. Teraz spróbujmy zrobić mu maksymalną przyczepność i zrobić tuning dragowy. Może się okazać, że będzie jakiś koksu, bo wygląda na bardzo odciążony. Więc tak, szersze kapcie, to na pewno. Z tyłu i z przodu, cyk. Opony dragowe. Okej. I teraz tak. Tutaj już chyba żeśmy wszystko pozwiększali. No mamy zdecydowanie więcej wagi, ale powinniśmy mieć też lepszą trakcję, mimo wszystko. Czy zrobię coś na 400 tysięcy subskrypcji? A co byście chcieli, żebym zrobił? Skok ze spadochronu? Pójść na strzelnicę? Dobra, słuchajcie, mamy Honeycorna, tylko trzeba go jeszcze zrobić tutaj, nie? Musimy szybko tuning ustawić. I co? I mówicie, że 400 km na godzinę poleci? No nie wiem, ciężko by było. Dajmy tutaj jakieś takie ustawienia, żeby w miarę do przodu jechał. On chyba nie będzie miał dobrej trakcji. Patostreama zrobić. Patostreamka. Co wy z tym patostreamem? Jezus Maria. Udzieliły wam się te patostreamy, widzę. Dobra. Nie wiem, co tutaj robię, ale chyba będzie dobrze. No i zdecydowanie dyferencjał inaczej ustawimy. W sumie, jak na draga, to możemy dać tak nawet. I napęd na przód dajmy trochę nawet, bo na przodzie mamy chyba więcej... cięższy jest po prostu, lepszy docisk będziemy mieli tam. Nagraj streama na basenie. Dobra, i teraz zrobiliśmy mu... Ciekawe, czy damy radę sobie na dragu. No tu będziemy ścigać się z botami. Ale wydłużyliśmy bardzo biegi. Na tym dragu może być ciężko, bo on jest krótki. I wygląda na to, że ten silnik nie ma jakiejś dużej pojemności. Takie mam wrażenie, bo... Bo jak wydłużyliśmy biegi, to zaczął strasznie mulić na niskich obrotach. Cholera wie. Zobaczymy. Extreme Track to jest, żeby było w tej samej klasie. Sprawdźmy sobie. Kup Lamborghini w realu. 24-godzinny stream z nagrodami. Zrób tuning swojego Volvo na 400 tysięcy. Oh shit. Dobra, uwaga. No, z botami to wiecie zawsze łatwiej, nie? Dobra, no to okej, z botami łatwo, ale tu jeszcze można sprawdzić sobie przeciwników innych, nie? Czyli gra dobierze nam innych graczy, którzy są na podobnym poziomie co my i wtedy możemy bez końca się ścigać tutaj w tej samej klasie chyba. No, możemy to sprawdzić. To jest V6, oglądałem na TVN Turbo. Tylko, no dobrze, V6, ale jaka pojemność? Zastanawiam się właśnie, dlaczego tak na tych niskich obrotach jest słabo. S1. Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Co? Ja chcę moim obecnym samochodem. Co to? Czemu tylko tak? Change rival. Bez kitu, ja nie mogę tu w klasie S2 się ścigać. To są chyba tylko samochody z tych. Z UK.
To dlaczego tu nie ma presetu do ten, do klasy S2? Jakieś dziwne to jest, nie? Dobra, do 400 km na godzinę wiemy, że nie osiągniemy tym autem. Byłoby bardzo ciężko, no bo to skrzynia jest za krótka jakaś też, nie? Zobaczcie, jaka ta jedynka jest w ogóle długa. Ja bym tą jedynkę skrócił. O właśnie, bo dlatego on się tak muli, bo ta jedynka jest strasznie długa. Musimy tu zrobić biegi wyścigowe. Nie? Totalnie zmienić ustawienia. Cyk. O, i teraz to będzie latać. Chodzi o to, żeby się na tej jedynce. Dobra, czyli to nie ma, to nie jest kwestia pojemności, tylko to jest kwestia ustawień w skrzyni biegów. Teraz powinien w miarę lepiej, znaczy dużo lepiej na tej jedynce sobie radzić. Nie powinien się tak mulić. Dziękuję za... Kozłowski YouTube 200. Dziękuję za donate na superchacie. Live z nagrodami dla widzów, mówicie. No coś tam leci, na pewno jest lepiej, ale i tak jakoś, no nie wiem, wydaje mi się, że ma mało mocy, jakoś nie jestem zadowolony. Ale w sumie jesteś samochód do deliktu, no, czy ja powinienem być zadowolony z tego, że nie jeździ jakoś super? Na prostej? Co? To chyba nie ty, to chyba nie ty. To chyba nie moja ukochana. Ej, Angela! Angela? Wysłałaś mi donate'a? Wysłałaś mi donate'a? Nie, no proszę. Ale nie, bo ktoś mi wysłał donate'a i podpisał się moja ukochana. To byłaś ty? To kochanka. Aha. To jakiś... Jakiś ten... Jakiś cip wysłał do niej. Dobra, zobaczmy. Czy 400? Nie no, 400 chyba nie poleci. A już tak przy wyższych prędkościach jest spako. Przemaluj włosy na różowo. 30 razy przejść tu na Podlasie. Chyba was oszalało. Trudne sprawy. V6 3-litrowa. Kurde, no nie wiem, no. I tak ją trochę podkręciliśmy, jest lepiej. Ale szczerze, po tak lekkim samochodzie, w sensie, po tak odciążonym samochodzie, no popatrzcie, tutaj prawie nic nie ma, nie? Niektórzy mówią, że tonę to sam silnik waży. Może tak by. A suka musi schudnąć. Na siłkę zapierdzielaj, żeby dupa była lżejsza. To jest za fajny samochód, no. Wkurzyłem się. Ona coś za grubą dupę ma. Nie fajnie. Nie jestem zadowolony z tego honitraka, a wy? Taki sobie.